Witamy serdecznie koleżanki hodowczynie, kolegów hodowców. Dzisiaj takie spotkanko w naszym sklepiku. Tak jak wspomniałem już nieraz, że właśnie mamy taki sklepik, gdzie za pośrednictwem telefonu można zrobić sobie zakupy. Czyli dzwoniąc tutaj do nas na mój numer, czyli 603-400-723 lub na numer do mojej żony, gdzie też można złożyć zamówienie 693-44-96-39. I tak właśnie funkcjonuje ten nasz sklepik. Pomagamy, dostarczamy hodowcom różne produkty. Jak wszystkim wiadomo, współpracujemy z firmą FlyVet, także dużo tych produktów tutaj mamy. Ich używamy na wspólnym gołębniku i utrzymujemy w zdrowiu gołębie dzięki tym produktom. No i suplementujemy wszystkie potrzebne dla tych gołębi witaminy czy jakieś tam inne rzeczy właśnie dzięki firmie FlyVet. No i jak widać, do tej pory nie było żadnych problemów. Poprzedni rok też był na ich produktach prowadzony, jak i ten. Jak na razie wychodzi to całkiem fajnie. Jak będzie, to czas pokaże, jaki będzie finish tego wszystkiego. Oby był jak najlepszy, tego życzymy sobie i naszym uczestnikom. Ale nie o tym tutaj mowa, bo też hodowcy dzwonią, podpytują, jak ja używam tych produktów, czy tylko na tych produktach, jak w ogóle ten, no dużo hodowców pyta, prosi, żeby coś powiedzieć, więc postanowiłem nagrać ten filmik, żeby po prostu nie tłumaczyć każdemu z osobna. Wy się hodowcy nie obraźcie, a czasem nie odbieram, bo no jest dużo pracy, dużo telefonów. Ludzie pytają o różne rzeczy, no i muszę, staram się przynajmniej na wszystkie rzeczy odpowiadać. Ale wiadomo, że ze wspólnym gołębnikiem jest też związane dużo pracy, bo jest to w tym roku duża obsada i, no i jest tej pracy dosyć dużo. Więc postanowiłem, że tak powiem po góralsku, wygazdować chwilkę i nagrać wam ten filmik. I po prostu opisałem mniej więcej, jak ja to widzę, jak ja to kiedyś robiłem. Oczywiście nie wszystkie rzeczy są tutaj tak, jak kiedyś robiłem, bo czas się zmienia, świat się zmienia i idziemy z różnymi postępami. Dlatego jeszcze się to trochę pozmieniało i po prostu taki sobie plan wymyśliłem. Ja też mam kilka młodych swoich tu u siebie, parę sztuk. Może jak będę się bawił, jak mi czas pozwoli, no to też będę właśnie na takich produktach na pewno je prowadził. Dlatego tutaj przygotowałem taki spisik, spisałem, jak ja to widzę. No i taki zestawik będzie można u nas kupić, takich produktów, razem z tym całym opisem, co i jak stosować. Ale ja tutaj, żeby po prostu za dużo się nie rozdrabniać, później jakieś niedociągnięcia, to chcę opowiedzieć o tym wszystkim, żeby hodowcy wiedzieli. Nie muszą wtedy do mnie dzwonić, włączycie sobie filmik, oglądniecie wszystko, co ja mówię, jak i no i będzie wtedy wszystko wiadomo. Czyli żeby nie przedłużając, to zaczynamy. Taki ten projekcik lotów, program, że tak powiem, żywienia gołębi młodych. I czyli mamy tak, zaczniemy od niedzieli, jako że niedziela jest pierwszym dniem tygodnia, no to tak zrobimy. Jest przylot tych gołębi, więc bezpośrednio po przylocie koledzy Hydrowita. Dajemy tutaj do zestawu, bo ja tu, tak jak tu widzicie na stole, takie paczki mam przygotowane. I dajemy dwa, bo wiadomo, że tego się dosyć dużo używa, elektrolitów, więc to potrzeba. Urince. Dajemy jeden, to jest 1 ml na 1 litr, jest 250 litrów, 250 litrów wody, więc myślę, że nawet no, hodowla do 100 sztuk na takim zestawie może bez problemu objechać. A jeszcze później powiem o cenie, naprawdę jest to mega, mega fajna cena, bo to jest taka też taka trochę promocja ode mnie, z racji tego, że współpracujemy z firmą FlyVet, no to my też dostajemy od nich w dobrej cenie produkty, więc też... Myślę, że no, kupując to u nas będzie super cena. Dobra, ale wracając do tej niedzieli. Czyli dajemy tak, Hydrowital, urince, czyli to są te rzeczy, plus łyżkę miodu do poidła. Bo miód to jest wiadomo, jest cukier, który szybko stawia na nogi te gołąbki. Zwłaszcza jak są ciężkie loty, upały, to zalecam dać do tego poidełka. A to stosujemy zgodnie z producentem, to co producent zalecił. Później tak, karma. Rano jak przylatują gołąbki, dajemy super dietę, lekkostrawną karmę i tam antyfungusu dajemy 1 ml na kilo karmy. Dobrze by to było sobie ten antyfungus, to jest ten płyn,
rozrobić na przykład z wodą troszkę. Ja jeszcze dodaję do tego wszystkiego zwykłego propolisu, który robię taki od pszczół. Chociaż tu jest już propolis, ale jeszcze dodatkowo sobie tam dorzucam troszkę. No, kropelkę nie dorzucam, bo to się dolewa. Więc tak to, takie coś nakarmę, to ładnie obeschnie. Jak przylecą gołąbki, to pierwsze co jedzą, to właśnie taką karmę i piją to. I oczywiście tu rozpisałem kolegom rano i wieczór. Woda i karma, bo jednak to się zmienia. Nie zawsze, ale się zmienia, więc jest to szczegółowo opisane. Więc tak to można sobie zrobić. Później tak, mamy woda wieczór. Oczywiście liver, hydrowital, przepraszam, elektrolit też wieczór i dorzucamy liver. Jest to dużo witaminy B w tym produkcie i jest jeszcze tutaj karnityna, która też stawia na nogi gołębie i to można te dwa środki połączyć i podać wieczorem do wody. Później mamy tak, karmę. Karmę dajemy wieczorem już jak gołąbki przylecą, odpoczną, że tak powiem odsapną, mocniejszą karmę. Można normalnie czystej lotowej karmy dać, żeby te gołębie z powrotem odzyskały swój kształt. I lekko, jeżeli jest ciężki lot, można posypiać białkiem, czyli tymi proteinami. To można lekko posypać, ale to ja mówię, jak jest ciężki. Jak jest lekko, jakieś 100 km bez problemu, to tego nie potrzeba, ale że tak powiem, karmę trzeba dać mocną, żeby szybko złapały formę. Oczywiście cały czas karmę dajemy łyżeczkę na gołębia, czyli to jest 1,5 grama na gołębia na jednorazowe karmienie, żeby nie przekarmiać młodych. One muszą być po prostu krótko trzymane, że tak powiem, cały czas. Jedyny dzień to jest piątek, gdzie można mocniej, ale to dojdziemy do tego. Później mamy poniedziałek. Oczywiście w poniedziałek można podać gołąbkom Adenomix. Ja to mam taki produkt Adenomix i to można podać jak najbardziej gołąbkom w poniedziałek rano. Ale żeby było ciekawiej, mamy też testy. I wartałoby sobie zrobić, ten test też jest w zestawie, wartałoby sobie na przykład w poniedziałek rano przed karmieniem przede wszystkim zbadać gołąbka. Nawet można to zrobić w niedzielę wieczór. Po przylocie, jeżeli coś wyjdzie, żeby wiadomo było już co rano podawać. Bo jeżeli będzie super, czyste są gołębie, nie ma żadnych problemów, to można tylko zakwaszacz zastosować w poniedziałek rano. Jeżeli na testach nam wyjdzie coś niepokojącego albo jakieś zachowanie tych gołębi będzie dla nas takie niepokojące, Adenomix trzeba podać. No bo wiadomo, zwłaszcza to mówimy o pierwszych lotach. Później mówimy o tych później, bo do tego też dojdziemy. Oczywiście karma już delikatnie, 20-30% jęczmienia, dietki nawet do 50% i lotowej karmy dosłownie tam też 20-30%, tak sobie to koledzy skomponujcie, żeby mniej więcej pół na pół był jęczmień z karmą lotową i dieteczki trochę, żeby po prostu te gołębie wcale już nie muszą być przekarmiane, ba delikatnie. I oczywiście jeżeli ciągniemy tą kurację, to dajemy znowu wieczorkiem Adenomix, ale do wody oczywiście, nie na karmę. I no i karma taka sama, też lekka, bardzo mało, żeby było groszków, żeby one po prostu, jeżeli będą jakieś takie podejrzenia o adeno, żeby to była lekkostrawna karma i też cieniutko, jak to się mówi, żeby ten wtorek idzie koledzy to samo. Do wody jeszcze można, jak będziemy dawać to, dawać to lamin, jest, to jest też bardzo dobry środek, to są aminokwasy, gdzie i dużo też witaminy B, bardzo mocno i elektrolit też jest, także stawiają na nogi gołębie i to dajemy też do zestawu. Tak jak koledzy mówiłem, że nie tylko są to produkty Flyvet, bo też są produkty Tolisana. Później mamy tak, wtorek, tak jak mówię, jest to samo. Oczywiście wieczorem we wtorek, jeżeli już zakończymy, damy poniedziałek rano, poniedziałek wieczór i wtorek rano ten Adenomix. Myślę, że już wtedy wieczorem we wtorek nie potrzeba, chyba żeby jeszcze jakieś problemy koledzy widzieli albo coś, to można jeszcze to pociągnąć, ale już na karmę bym proponował dać antifungus, bo on bije super grzyby i muszą być po prostu zabezpieczone gołębie na grzyba. Tylko że już przy tej kuracji tym środkiem to wartałoby dać jakiś mocniejszy fungi. To jest typowo ziołowy produkt, który można na przykład co dwa tygodnie ziołówką, a takim mocniejszym można produktem dać
już po takiej kuracji. A jeżeli na przykład wyjdzie nam, że nie mamy po zbadaniu testem nic podejrzanego, ani też po zachowaniu, dajemy tylko zakwaszacz, wtedy nakarmę, antyfungus i po temacie. Nie potrzeba żadnych już wtedy innych rzeczy. Ale to trzeba obserwować, koledzy, zachowanie gołębi. No, to jest przede wszystkim. Później mamy środę. Tu oczywiście też w projekcie napisałem o treningach. Takie musowe moim zdaniem to są dwa treningi przynajmniej w tygodniu. Oczywiście jak koledzy dacie radę zrobić ich więcej, to na pewno nie zaszkodzi. Ale środa to jest taki musowy już trening, gdzieś na 30-40 km. I oczywiście po powrocie z treningu dajemy hydrowitamin. Później tak, dietka, czyli lekka karma, tak samo. 50% dietki, 20-30% lotowej i resztę jęczmień. I oczywiście dalej kontynuujemy antyfungus. Wieczorkiem środa już dajemy jód żelazo. To akurat dałem dwie buteleczki tu do zestawu, bo może po prostu braknąć, bo to są setki nieduże. Chociaż, tak jak mówię, tu jest 1 ml na litr wody, ale to jest wszystko tak jakby na sezon na 200 litrów wody przygotowane, także nie powinno braknąć dwie. To jeszcze też używamy do kąpieli, ale o tym dojdziemy do tego. No i oczywiście karma wieczorem też lotowa z dietą. Na przykład już jęczmień można w środę wieczór wycofać, koledzy, dać tylko taką dietę pół na pół z karmą lotową. Czyli proponowałbym kupić bazę, podstawową karmę lotową. Ja na przykład leciałem na karmie tej Jerry i jakieś super dieta, czy tam od kolegi Mrowcy, czy z MDM-u, jakaś super dietka do tego, no i jęczmień. Te trzy rzeczy trzeba mieć, żeby lotować młodymi. I później tak, nakarmę, oczywiście też jeszcze w środę dajemy to ACAI, to jest taki wyciąg ziołowy, stricte zioło, są tu różne wartościowe rzeczy, nie będę tu tego wszystkiego opowiadał, to się dość dużo dawkuje do wody, 10 ml na litr, ale można na karmę zwilżyć karmę tym, do wody też to oczywiście pójdzie. I to mamy wieczorem środę. Teraz mamy tak, czwartek rano. Jeszcze kontynuujemy jód żelazo, czyli dwa podania. Karma lotowa. Też można ją zwilżyć w środę właśnie tym płynem. Czwartek, przepraszam, rano. No i oczywiście posypać probiotykiem, nie? To mamy też z Flywetu taki probiotyk, więc można też innym, ale z Flywetu jest bardzo fajny, bo jest probiotyk i prebiotyk, także można to sobie tym jak najbardziej posypać, żeby lekko, wiadomo, wciągło to, żeby karma nie była, bo to trzeba takie, koledzy, rzeczy jak wilżymy, to dawać wcześniej to zwilżenie, żeby sobie przygotować karmę kilka godzin lub pół dnia nawet wcześniej, żeby to słonie, żeby się z karmy lało, gdzieś tam coś posypujecie, robi się jakieś błoto, tak zwany cior i to sypiecie gołębiom, no to nie wiadomo, one tego nie chcą jeść, miesza się to wszystko, chociaż jeść to one powinny, bo przy takim dawkowaniu karmy i krótkim trzymaniu ich, to musi być wir na karmikach, jeżeli tego nie ma, to coś, koledzy, robicie źle. One muszą, wchodząc, ja jako hodowca wchodziłem do gołębnika, to kaptur na głowę musiałem, bo mnie za uszy, za nogi wszędzie skubały, bo po prostu one są w takim cugu i takie są głodne. To nie chodzi o to, żeby je głodzić jakoś, ale one muszą dostać swoją dawkę, muszą być pełne, ale muszą mieć ten apetyt taki na maksa. Ale to wszystko właśnie o to chodzi, żeby to było robione tak, jak ja tu mniej więcej napisałem, te treningi, te obloty, to wszystko, i wtedy, jeżeli są gołębie zdrowe, no to tak będzie, to samo to przyjdzie i te gołębie właśnie będą w takim cugu, jak to się mówi. Mamy później tak, czwartek, to mówiłem, ten ACAI i probiotyk. Do wody byśmy proponowali dać mineral kompleks kalcium D. To fajnie też ochrania ścięgna, różne inne rzeczy, minerały są bardzo potrzebne właśnie przy takich wysiłkach. I wypada to też dać. Ja to akurat widzę na czwartek wieczorem do wody. Bo rano mamy jód żelazo. I później tak, na karmę żel oksygen. Czyli to są drożdże w płynie. Można dać jakieś inne drożdże. Ja używam tego żelu. Uważam, że fajny jest.
Akurat jeszcze firma Flywet nie ma drożdży, więc też posiłkuje się inną firmą. Później mamy tak. Oczywiście, jeżeli są gołębie słabe, jest jakiś ciężejszy lot, czy słabo nam wyglądają w udawę, można jak najbardziej zwilżając tym posypać proteinami po karmie. Ale jeżeli jest wszystko ok, nie wydaje się nam, żeby były jakieś cieńsze, jak się to mówi, to myślę, że nie ma takiej potrzeby, ale już przy takich lotach, może 300 km, te czwarty, piąty lot, proponowałbym jednak posypać lekko po tym żelu oksygen. Piątek. Oczywiście trening i tym razem akurat nie rano, bo po południu. Jakby się udało, to fajnie było w piątek po południu puścić gołąbki. Do wody rano. Tolamin, czyli te aminokwasy. I tam jest i elektrolit, i witamina B. Karmę zwilżamy olejem energetycznym. Tu akurat olej z Baxa, firmy Bax. I posypujemy, ja to sobie blenduję orzeszki ziemne. Taką kruszynkę robię, czy tam jakiś pyłek, można to nazwać tak. I zwilżam olejkiem i lekko posypuję. One chętnie zjadają karmę. Orzechy też dostarczają masę potrzebnych rzeczy. Więc jak najbardziej, bo młode gołębie raczej nie będą chciały jeść całych. Gdzie jadą, jak się nauczy, to jedzą orzechy całe, ale łatwiej im jest strawić w ogóle właśnie takimi skruszonymi, posypanymi. Najlepiej kupić prażone, koledzy, żeby nie było grzybów, niczego. I no oczywiście nie jakieś solone czy coś, tylko zwykłe, naturalne, sprażone orzeszki. Przemleć w blenderze i posypywać sobie po prostu po troszkę na karmę i tym olejkiem. I to super, super to działa. To jest piątek rano. I tu jest, koledzy, uwaga, piątek wieczór dajemy już karmę 100% lotową. W piątek rano też 100% lotową, tylko w piątek rano jeszcze dawkujemy łyżeczkowo, a w piątek wieczór dajemy ile chcą. Olej i te orzeszki i jedzą ile chcą, aż pojedzą. Muszą po prostu wtedy dojeść, że tak powiem, na maksa. I no oczywiście, koledzy, z tym olejem energetycznym, z tymi rzeczami, to też trzeba z głową to robić, nie, że będzie lot 100 km i ktoś napierdzieli za przeproszeniem olejów, orzechów i nie wiadomo czego, jak na maraton. Koledzy, to wiadomo, jak jest 100 km, to się daje tak, no, na łyżeczkę, żeby dosłownie po tej karmie się tak oblepiło. Bo to naprawdę nie trzeba dużo. To trzeba, jak gołębie są zdrowe, są w formie, to dosłownie to i się im tak pyk, pyk. Ja to mówię, to tak jakby ktoś do ognia dorzucał jakąś tam trocinkę, pyk, pyk, żeby dostawały one tak zwanego cuku, jak ja to mówię. Ale nie chodzi o to, żeby je faszerować tym, żeby aż się wylewało z karmików, z poideł, bo to nic nie da. To nic nie da. Jeżeli gołębie nie będą w formie, nie będą zdrowe, no to nie ma szans. Jeżeli chodzi o zdrowie stricte takie już od strony, powiedzmy, weterynaryjnej, no to już ja tutaj akurat badań nie przeprowadzam, jedynie tak jak mówię, mamy te testy, jeżeli chodzi o adeno dla młodych, no to ja się posiłkuję tymi testami. A jeżeli coś, koledzy, macie takiego, że was martwi, coś jest nie halo, no to już trzeba weterynarza, badania, bo to już wiadomo. Bo gołębie, jeżeli są zdrowe, muszą mieć apetyt, muszą latać, jeżeli jeszcze wspomożemy lekko. Bo to, co tutaj jest, koledzy, to jest takie pek, taka wisienka na torcie. To nie jest tak, że ktoś kupi produkty, naleje i fu, od razu będzie mistrzem. No to tak nie działa. Jak ktoś tak myśli, to nawet nie polecam zakupować tych produktów, bo to nie ma o czym gadać. Gołębie muszą być zdrowe, wypuszczane regularnie, wywiezione, zadbane, posprzątane. To jest podstawa, koledzy. Jeżeli to wszystko będzie zrobione, to można później ich tam, tak jak mówię, dorzucić tą wisienkę na ten tort. I wtedy myślę, że będą też efekty, bo wiadomo, że w karmie tego wszystkiego nie mają, co potrzebują, więc musimy ich tam lekko wspomóc, ale no, gołębie muszą być zdrowe, muszą latać. Przede wszystkim i jeść. To jest oznaka, że one są zdrowe. Później mamy tak, sobota rano. Kąpiel. Tutaj akurat ja używam soli Flywet i też bym polecał przed koszowaniem. Oczywiście też, jak zapowiada się jakaś niepewna pogoda, jakieś deszcze czy coś, to nie robimy, koledzy, tej kąpieli, bo nie potrzeba. Ale jeżeli jest ciepło, upał jest zapowiadany i taki faktycznie ma być, zrobić im lekko kąpiel, one się zrelaksują fajnie. Oczywiście żonglotów w sobotę nie robimy na spokojnie. Oczywiście do
jód żelazo podać do soli, czyli nie do soli, tylko już do tej wody rozrobionej z solą, bo to właśnie jód nam też fajnie dezynfekuje wszystko. Także różne piórojady, inne rzeczy, insekty, czy jak to tam się zwie, w piórach nam to wszystko ładnie poczyści, a i też jest fajne jedwabiste piórko po tej soli i po tym jodzie. Także jak najbardziej to proponuję złączyć i tyle. W sobotę można, jeżeli jest ten, bo tak jak mówię, w piątek jak dowalimy to mocno karmon, to one jeszcze w wolach będą, podejrzewam, miały rano w sobotę. Więc jak jest krótki lot, 100 km żeś, proponowałbym już nie karmić. Dać tylko czystą wodę, zrobić tą kąpiel, żeby jak najwięcej piły, żeby nawilżały tą karmę, którą mają w woli i tyle. I to w zupełności wystarcza. Jeżeli wiadomo, będą strawione wszystko, będą jeszcze głodne, widać po nich, że strasznie tak chcą, dać jakichś tam drobnych nasionek, takich lekkostrawnych rzeczy, troszkę można tam konopi, czy te już loty, takie 200-300 km, można tam szklaneczkę rzucić tam powiedzmy na 50 gołębi, żeby sobie tam lekko coś dziubły, żeby też więcej tej wody, wiadomo jak one coś dziubną, to jeszcze szukają tej wody, napiją się, no i o to chodzi, żeby troszkę nawilżyły tą karmę, nachłonie ona wody. No i wtedy wiadomo, jak w nocy jedzie w kabinie, to ta karma jest strawiana, to jeszcze uwalnia się ta woda z tej karmy, także jeszcze dodatkowo są gołębie dożywione i nawodnione. Nie? Także to tyle, myślę. Jeżeli będą jakieś już konkretne pytania, to można dzwonić. No jeżeli to są jakieś takie niepotrzebne pytania, to tak jak mówię, myślę, że ten filmik naprawdę wyjaśnił wszystko. Oczywiście pierwsze pytanie na pewno padnie, ile takie coś kosztuje i tu koledzy Was zaskoczę, bo jeżeli byście kupili to wszystko z osobna, to grubo ponad 700, a ja taki pakiet włącznie z tymi dwoma testami, koledzy, z wysyłką 520 zł za taki zestaw, czyli za 500 zł możemy lotować gołębie młode na tych produktach, które tu widzicie przed sobą, także naprawdę uważam, że to jest super cena, nie potrzeba wydawać majątku. Możecie mi wierzyć, że kupicie taki produkt, czy jakieś, czy to samo innej firmy i za to zapłacicie powiedzmy 30-40 zł, a za coś innego 150 i wydaje się Wam, że tamto jest 100 razy lepsze, ale niestety tak nie jest. Czyli za 20 około produktów płacimy 500 zł. No nie wiem, ja ich tu nie liczyłem, ale możemy no też policzyć. Około 20 produktów. No, to powiedzmy, że tak, to właśnie. Tak to właśnie wygląda, więc każdy może sprawdzić, bo tutaj ceny są dostępne wszędzie, tu nie jest żadna tajemnica, także to tak wygląda, ale ja tutaj nikogo nie namawiam, wręcz przeciwnie, ja tylko, to jest informacja dla moich widzów, dla moich klientów, którzy korzystają u mnie z tych produktów, pytają się o to, ja to po prostu zrobiłem tylko i wyłącznie po to, ten filmik, żeby po prostu zaoszczędzić sobie czas. No i wszyscy, którzy pytali mnie, chcą się dowiedzieć, jak się to robi, jak się lotuje na tych produktach firmy FlyVet i nie tylko właśnie z tymi różnymi rzeczami, jak ja to widzę, jak ja to robię, więc to po to nakręciłem ten filmik. Tu jeszcze do zestawu mamy, koledzy, takie miarki z firmy FlyVet. Fajnie, ładnie opisane, można sobie dozować różne rzeczy można sobie dozować tymi, także tyle chyba, koledzy. Jeżeli będą pytania, tak jak mówię, można dzwonić. Numery już podałem, jeszcze będą w opisie, gdzie można zadzwonić, zamówić sobie taki zestaw. Myślę, że tyle, koledzy. Pozdrawiam wszystkich, dobry lot i życzę powodzenia w tym sezonie gołębi młodych.